na papierze jest przegrany, ale ja się nie czuję przegranym. Artur dużo gada o rewanżu, że da rewanż, że na 100% będzie rewanż, że dawał słowo, że będzie rewanż. Jakby przyszła propozycja walki rewanżowej ze Szpilką, zrobiłbym to dla kibiców. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To jest box dzisiaj z Mariuszem Wachem, tuż po sparingach. Jak się czujesz? W głowie nie szumi? Nie, no dzisiaj było bardzo fajnie. W poniedziałek miałem cięższe sparingi, bo było czterech chłopaków, dzisiaj dwóch. Ale tak bardziej chciałem ich zmęczyć. Myślę, że mi się to udało. Zdrowie jest. Kondycja jest, wytrzymałość jest, odporność na ciosy chyba jeszcze jest. Teraz młody Fury, a później starszy Fury. Taki jest plan? Najważniejszy jest 12 grudnia. Ten Fury, co jest, on jest najważniejszy. Wiadomo, że jak wygram ten pojedynek, to na pewno otworzą się drzwi, tak? Myślę, że Tyson Fury będzie na widowni, będzie oglądał ten pojedynek, wygram. Przypuszczam, że będzie chciał ten rewanżu, tak. Ja wiesz, na razie tak się nie wybiegam w przyszłość, tak. 12 grudnia jest najważniejszym dniem. Ten przeciwnik tak samo, mam go tylko w głowie. Codziennie oglądam jedną walkę. Tyle, wiesz, nigdy nie wybiegam w przyszłość, nigdy nie koncentruję się na nokaucie, nigdy nie koncentruję się, żeby wygrać przed czasem i nigdy nie wybiegam w przyszłość. Tak naprawdę nie wiem, co będzie później, tak. Nieraz wybiegnie się za daleko, kontuzja, przegrana przed czasem, będziesz miał doła. To różnie bywa, tak. Po walce możemy siąść 13 grudnia siądziemy i wtedy ci mogę powiedzieć, co będzie dalej. Mam takie wrażenie, patrząc z boku, powiedz mi, czy to prawda, że na te, powiedzmy, stare lata swojej kariery złapałeś większą pasję do tego boksu niż miałeś nawet wcześniej. Taką pewność siebie bardziej ringową. Tak mi się wydaje, że te walki, te sparingi dużo przyjemności mi sprawia. Nieraz tutaj naprawdę jest już zwiedziłem praktycznie cały świat, sparowałem ze wszystkimi i wiem, jak to się robi, że to nie można sobie mówić w głowie, że sparing najważniejszy, że musisz wygrywać, musisz na każdym sparingu. Nauczyłem się tego, że tutaj nieraz jak są kibice, to wszyscy się śmieją, nie jest takie, robię wygłupy, coś powiem głupiego, coś się będę darł w tym ringu, ale to jest po to, żeby też, wiesz, tego przeciwnika mojego zdeprymować, żeby samemu się na duchu podnieść, że to jest zabawa, tak? To nie można takimi kategoriami, że każdy sparing musisz wygrywać, każdy musisz napierdzielać, żeby zrobić krzywdę przeciwnikowi, tak? To nie o to chodzi. Tak samo na tarciu trenera. Masz to zrobić w ringu, tak? A tu mamy zabawa, tak? Ja tym się bawię, tak? Wiadomo, są, tak jak w poniedziałek naprawdę miałem ciężki sparing z czterema zawodnikami i wtedy też wiadomo, że przychodzą takie momenty, że masz ten kryzys, ale to musisz zacisnąć zęby, zrobić do końca, wyciągnąć wnioski przez ten jeden dzień czy dwa, po rozmowie z trenerem, jakieś wskazówki przed samym sparingiem dostałem. Myślę, że dzisiaj zrobiłem 100% roboty, taką jak miałem gdzie wykonać. Jak idzie współpraca z trenerem Wilczewskim, który tutaj ma dużo roboty, bo tobie podpowiada w ringu, a jednocześnie musi krzyczeć tutaj do młodych adeptów, którzy też jednocześnie mają trening. Ma tu już Laurę Grzyb, Bednarka, mnóstwo zawodników. Trener już mnie zna, on już zobaczy moją jedną, dwie rundy, już wie, w jakim dniu jestem w predyspozycji, czy coś będzie ze mnie, czy nie na jakimś sparingu, tak? Tak samo dzisiaj, że widział, że dobrze się wstrzeliłem w ten sparing, dobrze te pięć rund zrobiłem, to poszedł sobie tutaj do dzieciaczku poprawiać ich. Wiadomo, zerkał na mnie, tak, wskazówki mi dał, ale już po pięciu rundach widział, że dobrze się czuję, że ja sam wiem, co mam robić w tym ruchu, tak. Wiadomo, że jakby był jakiś kryzys, jakiś, nie wiem, cios gdzieś na dół niepotrzebny, gdzie zasypywałby mnie tymi ciosami, to wiadomo, że wtedy trener jest potrzebny, żeby krzyknął, tak, to sam zawodnik, tak jak ja, wie, co ja mam robić, tak, więc on mnie na tyle zna, że już wiedział, że może zrobić coś innego.
masz dużo doświadczenia. Z której walki jesteś najbardziej dumny? Na pewno wiadomo, że ja ze wszystkich walk jestem dumny, bo to jakbyś prześledził moją karierę, jakbyście prześledzili moją karierę, to nikt na początku nie dawał za mnie złamanego. Już teraz tak samo ja nie uważam się jakimś, że mam jakiś talent, bo ja nie mam talentu do tego sportu, tak? Ja jestem jakimś, ja muszę na każdym treningu nad wszystkim pracować, nad kondycją, nad wytrzymałością, nad siłą. Jak ja obiwam sobie jakiś cykl, wiesz, nie zrobię dobrze siłowni, nie będę biegał w okresie, w którym jest kondycja, to później to wyjdzie na nich, wiesz, ja nie mam jakiejś predyspozycji, że jakieś predyspozycje mogę sobie odpuścić, a nad wszystkim musimy pracować, tak? Jakie było pytanie? Z jakiej walki jesteś najbardziej dumny? Z walki o Mistrzostwo Świata, z tej ostatniej może, z tych wygranych, z Hammerem, z Tepperem? Tak ze wszystkiego patrzę, myślę, że taka najpotrzebniejsza moja walka, która mi dużo najwięcej dała, dużo mi dała, właśnie walka z Hammerem. Wtedy pojechałem wtedy Grupa Uniwersum była jedną z, myślę, najlepszą w Europie, jedną z najlepszych na świecie. Pojechałem na teren przeciwnika, pokonałem go przed czasem. Wiadomo, później były walka Mistrzostwa Świata, gdzie z upływem czasu, troszkę za wcześnie jak dla mnie to było, tak. Ale walka Mistrzostwa Świata się nie odrzuca, wziąłem, przegrałem, tak. Ale wiadomo, później walka z Powietkinem, z White'em, z wieloma innymi, tak, gdzie naprawdę też solidnie się przygotowałem, też jakieś tam nie... W 100% nie byłem w dobrej predyspozycji, tak, bo różne kontuzje czy coś, ale to na osobną rozmowę, ale na pewno no, ze wszystkich walk jestem dumny i z tym, co poprzegrywałem, wiesz, ja jestem dumny, moi wierni kibice, moja rodzina tak samo z tego jest dumna. A jest jakiś taki moment, którego żałujesz, jakiegoś konkretnego? Jest... Zrobiłbyś inaczej w którejś walce? Wiesz co, czy w walce? Ja miałem w 2000 chyba kontrakt od grupy Uniwersum, tak? To wspominaliśmy, najlepsza w Europie, najlepsza w świecie. I wtedy, wiesz, wtedy nie podpisałem tego kontraktu promotorskiego z tą grupą. Nie wiem, co wiesz, to dobrze było, czy źle. Później była, też kontrakt miałem od Orlando tak samo. I też się zawahałem, wiesz. Na tamten okres myślę, że nie byłem gotów, jeszcze nie byłem, wiesz, nie znałem języka, wiesz, nie potrafiłem boksować. Nie wiem, tak mi się wydało, że się tam nie odnajdę w tych grupach z tymi chłopami. Jest parę, ale to na dłuższą rozmowę, tak, jest naprawdę sporo takich rzeczy, że mogłem czegoś zrobić, albo mogłem coś zrobić, a nie zrobiłem, albo mogłem nie zrobić, a zrobiłem, tak. Ale nie śni się na przykład jakaś runda ze Szpilką, gdzie brakowało jednego ciosu, żeby... Tak myślałem, że o tym wspomnisz. Wiesz co, jakoś... Albo piąta runda z Kliczką, którą wszyscy powtarzają, jakąś matyczną. Miałeś go faktycznie wtedy? Czułeś, że trafiłeś go? Wiesz co, nie czułem, ale później na powtórkach widziałem, że dostał ten prawy, wiesz. Wiadomo, że później to była moja fala, wiesz, aby to było gdzieś tam w połowie rundy, czy na początku, to bym dostał wiatru w żagle, tak? Bym poszedł na to, nie wiadomo, co by się tam stało wtedy, tak? Ale no, koniec rundy i tyle. Tak samo ze Szpilką. Ja sam nie czuję się przegrany tego pojedynku. Wiadomo, na papierze jest przegrany, ale ja się nie czuję przegranym. Wiadomo, że gdzieś tam, już wspominałem to, że jedna runda gdzieś tam mi uciekła, trenerowi tak samo. Już nie ma co, ale to jest taka walka, którą chciałbyś dostać rewanż? Wiesz co, Artur dużo gadał o rewanżu, że da rewanż, że na 100% będzie rewanż, że dawał słowo, że będzie rewanż. Ja już sobie, ja mam jakiś tam plan na przyszłość, to jest mi niepotrzebne, tak.
wiesz, wiadomo, że to jakby teraz przyszła propozycja taka, zrobimy to dla kibiców, bo na siebie to nie potrzebujemy jeszcze, ale jakby przyszła propozycja walki rewanżowej ze Szpilką, zrobiłbym to dla kibiców. Super, do czego mogą się kibice spodziewać teraz, 12? Pewnego Mariusza Wacha, wiesz, ja tam nie mam nic do stracenia, muszę od początku walki ruszyć, muszę go zepchnąć, muszę zadawać więcej ciosów. Na pewno będzie mi kosztowało to dużo zdrowia, jeszcze więcej kondycji, ale jestem na to gotów i mam nadzieję, że mój przeciwnik też będzie gotów. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.